Okej, siemano wam wszystkim, witam was serdecznie, z tej strony oczywiście Chmielo. To jest, jak widzicie, dokładnie kolejny odcinek naszej serii Zagramy w Shadow of Mordor. I jak widzicie, dokładnie kontynuujemy nasze przeprawy po drugiej części Mordoru. Już jak widzicie, a raczej jak pamiętacie, od poprzedniego odcinka troszeczkę się pozmieniało, bo jak widzicie albo możecie zauważyć, zaznaczyłem sobie wszystkich wozów, już wam pokażę, co tu się pozmieniało w naszym Nemezisie. Tylko sobie tutaj zdobędę ten Ithrilin, tylko gdzie on się ukrył. Skupanie, gdzieś się ukrył. Powiem wam szczerze, że ostatnim czasem tak sobie właśnie nudziło mi się i zasiadłem sobie do Mordoru, przygrałem troszeczkę, nie wiem gdzie ten Ithrilin, nie widzę go. Przygrałem troszeczkę i trochę właśnie się pozmieniało, więc tak. Po pierwsze, jak widzicie, wszyscy kapitanowie, a raczej wodzowie są teraz pod moim dowództwem. Zrobiłem tutaj dosyć dużą rzeźnię, jak widzicie, ale 5 sił kapitanów wylądowało. Powiem wam szczerze, że ten system Nemezis coraz bardziej mi zaczynał uwodzić, tak teraz zastanawiałem się i na przykład jak miałem teraz do przejęcia bodajże chyba właściwie tego kapitana środkowego, tam podchodziło do niego czterech właśnie takich mniejszych kapitanów, znaczy tego wodza i czterech mniejszych kapitanów, z których sobie po prostu ich zacząłem poprzejmowywać i dopiero zabiłem tego kapitana, tego wodza i wtedy po prostu na to miejsce wszedł jakiś kapitan. Także to było fajne. W ogóle tutaj jak widzicie trochę pustki są. Trochę naszych jest, trochę jest jakichś innych, ale nie chcę się już nimi na razie póki co zajmować. I tak jak mówiłem, dzisiaj dokładnie tak, bo sobie wiecie co, tak jak mówię, zrobiłem tutaj wszystkie te zadania, no to myślę, że w sumie nie ma sensu dalej coś tu w Nemezisie póki co działać, bo jest w porządku. Także no cóż, ruszmy na misję o nazwie Ratunek, zobaczymy co tam się będzie działo. To jest kolejna misja od ludzi tutaj, tej laski, której tam już zapomniałem nazwy. Jak ona się tam zwała? O Jezus Maria, wypadło mi już całkiem z głowy. Ale ja się cieszę, bo wozów mam przejętych, także pewnie jeszcze kilka odcinków i będziemy toczyć finalną bitwę. Już tam chyba z kim my tam mieliśmy? Z wieżą? Nie wieżą? Wieżą? Chyba tak, wieża może, nie wiem, nie pamiętam. Dobra, póki co misja główna o nazwie Ratunek. To jest ten jeden ze sług Saurona. Czekajcie, wieża? Nie, chyba nie wieża. Albo... Już nie pamiętam, kurde, kogo my zabijaliśmy, a kogo nie. Zabiliśmy jednego, dwóch jeszcze chyba zostało, nie? Dobra, musimy oś 6 wrogów naznaczyć. Dobra, jeden. Drugi. Pięknie, dwóch już jest. Tu będzie trzeci, tylko... Nie. Dobra, chłopaki, gdzie idziecie? Odwróćcie się, gdzie idziecie. Idźcie tam, gdzie chcecie iść. Bo ja tu mam jednego koleżkę do naznaczenia. Dobrze, świetnie, tak. Tam jest kolejny. Cichutko, pięknie. Pięknie i spokojnie.
Dobra, tamci tam poszli, czyli my możemy się... Gdzie byśmy się przekradli? Do tego może tutaj jakoś... O, no tak. Tutaj by było dobrze się przekraść, bo tu widzę, że mamy, o, właściwie u góry jednego. O, tak. Dwóch ich tu jest. Dobra, jeden tu przyjdzie, on się odwróci jakoś. I my sobie go naznaczymy, będzie fajnie. Tak, pięknie. Dobra. Tamten nie wiem, czy będzie tu szedł, czy też nie. O. Wygląda na to, że on się tu wybiera chociaż. Czy on się tu właściwie wybiera, czy tak niewłaściwie? Dobra, damy radę. Przejdziemy tu. Go sobie przejmiemy. O tak, pięknie. Jednak się nie ruszał nigdzie i teraz musimy odnaleźć... No, Litarielę, czy jak jej tam? Litarię, czy jakoś takoś. Jak zwał, tak zwał. Jesteś mój, stary. Ty też będziesz mój? Nic się nie stało, nikogo tu nie widzieliście. Strategia taka jak zawsze. Dobra, jest ta babeczka tutaj? Dobra. O tak. Tak się ich ściąga, jak widzicie. Dobra, litery. Chodź tu. Chodź tu, kobitko, i zwijamy stąd. Uruks rally when their brethren fall. So will my tribe. Plan your vengeance once we have escaped. I don't seek vengeance. I fight because it would be wrong not to. O, że mam trzymać ją. Okej, dobra. Okej, no to potrwa to trochę. Przeprowadzenie jej. I wyprowadzenie jej w ogóle z tej, że tak powiem, twierdzy. Ale musimy sobie dać radę. Już widzę dwóch uruków na drodze. Ej, chyba sobie koledzy za bardzo tutaj pozwalacie. Chcecie się chyba za bardzo pobawić, koledzy. O tak, to jest cios ten. Silny. Pięknie. Będziesz mój, stary? Dzięki, że jesteś mój. No dobrze są chłopacy. Kurwa, będą szli teraz. Ja mam 200 metrów do przejścia, no. Chyba was coś, koledzy, po... Bolało.
No, kto chce wa... Muszę sobie napełnić od kogoś strzały, to jest raz. Tylko najpierw ich trochę powybijamy. Dokładnie, trzeba ich powybijać trochę. Wow, stary, ty sobie tutaj chyba za dużo szczególnie pozwalasz. Nie możesz aż tyle sobie pozwalać. Ty będziesz już mój i przy okazji sobie strzały. O tak, pięknie. Powiem wam szczerze, to przejmowanie ich dobrym systemem jest, nie powiem, że nie. Czyli to był wieża jednak, no dokładnie tak. Tak mi się wydawało. Wieża, wieża, jednak ich jakoś kojarzę. To w takim razie kto jest ostatnim? Już nie pamiętam. Czarna dłoń. Co kurwa, ilu ich jest w końcu? No, trzech ich jest. Ej, zostawcie ją, dobra, koledzy. Łohoho. Nieładnie tak panią tutaj. Ej, kurwa. Chyba was coś popieprzyło, koledzy. Ej, co jest? Weźcie ją, zostawcie. Gin, o tak, that's right. Dobra, wszyscy. Choć litralio, bo troszeczkę życia żeś straciła niestety, ale damy radę. 70 metrów, znaczy stóp, jeszcze nas dojebią, spokojnie. Spokojnie, jeszcze dostaniemy w pierdol. Srogi. Dobrze, tacy urukowie, powiem wam szczerze, no. Siedmiu ich jest, a przydają się konkretnie, ziomeczkowie. Pożyjemy, zobaczymy. You need to leave this place immediately. It's not safe. Thank you, Ranger. Jednak w Mordorze da się co nieco wyrwać. Dobra. Koniec. Lothariel and her men will not survive Mordor. They must leave or perish. Dobra, kurwa, lecimy z tą misją. Co się będziemy... Ciekać. No, zrobimy tą misję bez przypału, myślę, wiecie co, bo... I tak jedyna i chyba już praktycznie nie wiem, czy to ostatnia, czy przedostatnia, coś koło tego będzie. Ale już pół metek jest praktycznie, także już będziemy kończyć. A tą misyjkę może jeszcze walniemy w tym odcinku, czemu by nie? Żydko? Albo chuj. Pewnie odnowi się przed misją, to po co zbierać, no. Ty, stary, weź tam. Tak się ich zabija, patrzcie. Boom. Idzie teraz. Władca Mordoru. No, czas na ataku na czarną do ataku na czarną dłoń. O tak, kurwa. Zgadzam się.
Queen Mo. It's good to see you in better health. The boats are ready. The skippers have been briefed on your destination. Good. How long will those orcs obey you? Well, I should think as long as I like. I'm in your debt. We owe you our lives, Tanya. Just put an end to this madness. My lady. Postaramy się, bo nie wiadomo jak to wyjdzie. To nie jest takie hop-siup, jak to mówią. Gdzie my kurwa płyniemy go zabić w ogóle? Już opuściliśmy Mordor czy co? Gdzieś płyniemy i płyniemy. Z naszymi orkasami przejętymi. Może być ciekawie. Będzie ciekawie. I w ogóle. O kurwa. Skąd on się wziął? Wow. Zun? Jezus. Nie, wszystko tylko nie on. Skąd żyje? Skurwysyn, jak on przeżył? Przecież już dawno, dawno, dawno temu go zabiliśmy. Bring him the gift of man. Snuff is flying with the blood of the Uruk-hai. Skąd on się wziął? Dobra, idziemy go rozwalić. Wow. Naszym celem jest rozwalenie Zuna. Dobra, Zunie, weź mnie, nie wkurwiaj. Teraz mam more power, czy tak mów, jak tak mówią. Wow. Powiem wam szczerze, coś mi się nie wydaje, żeby to tak łatwo poszło. No. Muszę sobie z któregoś wyssać. O, stary, przydasz mi się. Niestety muszę cię trochę osłabić. Ej, no, bez jaj, czekajcie, no. W ogóle, momentu, ja mogę jakieś ten ulepszenie rozdać, bo ja... Kurwa mać. Większe skupienie. Oprócz skupienia? Miejsce na runę, większe skupienie, większy zasób strzału. O Jezus Maria, tu. Burza Uzraela. Płomienia Skara. Cień Ak. Kurwa mać, nic nie ma. Nic nie mam szmalu. No jak my sobie damy radę, to ja nie wiem. Dobra, powiedzmy, że... Wow, naszego wybili coś. Coś nie tak jest. No ale dobra, to był nasz orkas, że tak powiem. Przydupas. Może Zuna coś przy... Jest, Zun coś dostaje, co nieco. W Pytolda. Idziemy w dobrym kierunku, ogólnie rzecz biorąc. Nasze ziomki trochę ich wybiły. Chodź tu, Zunie, no. No takie też nie jest odporny. Skór we wąs. Wybijemy tego Zuna. Wreszcie uda nam się to może. O nie! Czekajcie!
Dobrze, udało się odbić strzałę czyjąś, bo ja nie wiem co to się, skąd ta strzała się wzięła, to jest raz. Ale Zun już ginie. Chyba ostatecznie, przynajmniej módlmy się, żeby ostatecznie zginął, czy nie? Kurwa, nie zabiłem go przez finishera, nie wiadomo czy zginął ostatecznie. To tutaj? Zapowiada się ciekawie. Dobra, chodźcie orkowie. Idziecie? Chodźcie, chodźcie. Będziecie mi potrzebni. No, chodźcie. Ej, co wy, co jest, ziomki? Przyjdziecie tu, czy co? Nie wiem, czy co, oni zwątpili, czy co? Chyba muszę iść sam tam. Kurwa, w ogóle coś ta forteza tak nagle opuszczała. Opuszczona się zrobiła. Może Saurona spotkamy? Nie no, bez przesady. To akurat wygląda ta forteza tak typowo, jak kurde, nie wiem, czarna brama na Mordorze normalnie. To jeden na jeden w takim układzie. Ciekawe, czemu Celebrimbor się nie wypowiedział. Let's fight! What the fuck? Co mam go znaleźć? Wyścig z ukrycia. Skąd mam? What? Co tu się dzieje, powiedzcie mi? Przecież to nie jest on chyba? Thank you.
Dobra, no jestem tu. Muszę cię wyssać, tak? I co mi to dało? To jednego, to serio tyle życia mu już zabrałem. Co to za walka w ogóle? No chodź tu, taś, wieżo, dokładnie tak. Idzie tu, o kurwa, sen zauważył nas skądś. Idź do Joret? Z powrotem tam? Ale ta walka jest dziwna. No masakra normalnie. Co się przebrał za ten? Za żonę? Znaczy... coś w ten deseń pewnie, za żonę... naszego... Dokładnie tak. Wali smuty, kutafon. Trzeba go ściągnąć. A ty, Talion, tak idziesz tam perfidnie, co teraz? Wow. B, przytrzymaj. Trzymam. Przytrzymałem. Wow. Co teraz? I co? Serio? Co tyle? Tak gdzieśmy szybko tam go wieżę zabili. LOL. Trzeba czarną dłoń w takim układzie zabić ostatniego pomocnika Saurona i będzie git. Ale dziwna ta walka była. Czemu ona była taka szybka i w ogóle? Przecież ja myślałem, że w porównaniu do tej pierwszej walki z tym pierwszym pomocnikiem Saurona, to kurwa. To nie ma porównania normalnie. Co? Dobra, co się dzieje? Co jest 5? Coś się jarało, nie? Dobra, wiecie co, ja w sumie tak patrzę na czas, jak czasowo wychodzi ten odcinek i w sumie już prawie pół godziny wypadło za to, także chyba zakończymy ten odcinek w tym momencie właściwie, nie wiem co będzie po loadingu, także jeszcze zobaczymy co będzie po loadingu, ale jak nas przeniesie po prostu do świata gry, no to zakończymy najwyżej odcinek i będziemy kontynuować w następnym. No dobra, jesteśmy w Mordorze z powrotem. Władca Mordoru, powodzenie. We must return to Queen Marwyn. The Black Hand has been here. I can feel it. Lothario. Dobra, okej. Okay. Wiecie co, ja myślę, że zakończymy ten odcinek. Mordor w ogniu. Kolejna misja się odblokowała, także w następnym odcinku będziemy kontynuować tutaj nasze poczynania.
Jeszcze raz się chyba kończy, nie wiem w sumie, ale raczej chyba bardzo możliwe, że tak, jakiś mam punkt doświadczenia. Płomień zemsty? Płomień zemsty, to coś za agresywnie. Seria mrocznych ciosów, szybki. Dajmy to sobie. O tak, będziemy mieć większe, mocniejsze ciosy po naładowaniu serii ciosów. Dobra, wiecie co, tak jak mówię, zakończę ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie oczywiście. Ja się z wami żegnam, to by było na tyle i cześć wam wszystkim.